Wracasz, Tomek, do wyjściowego składu na obronę i jest tutaj ten plus, że drużyna zachowuje czyste konto, ty też prezentujesz się dobrze, ale pozostaje no niedosyt, bo mimo czystego konta jednak z przodu nie udało się nic strzelić. No niestety się nie udało, ale myślę, że jak ktoś oglądał ten mecz, to musi stwierdzić, że to był typowy mecz takiej Fortuna pierwszej ligi, gdzie obydwie drużyny były bardzo zaangażowane, dużo walki, naprawdę dużo walki, dużo takiej szarpaniny w środku. Ciężko było o sytuację, ta skra też nam zagroziła w pewnych momentach, my skrze tak samo, ale myślę, że ten podział punktów tutaj jest sprawiedliwy. Podział punktów i chyba też spory niedosyt. No już remis, wiadomo, trzeba go szanować. Jest też to powiedzenie, no jeśli nie możesz meczu wygrać tylko z remisu, ale w waszej sytuacji no ta pasa tych spotkań bez zwycięstwa już troszkę się chyba dłuży. Tak, to jest... Nie liczymy tego, bo nie chcemy tego liczyć, no ale no na pewno bardzo chcieliśmy wygrać. Byliśmy bardzo skupieni przed meczem, widać było to po wszystkich w szatni, że no naprawdę chcieliśmy wygrać, no ale no nie dało się dzisiaj, naprawdę dzisiaj się nam nie udało. Chcę powiedzieć, że Skra to jest naprawdę dobry zespół, który dobrze się organizuje i myślę, że niejednemu napsują krwi. No nam może brakło w takich kluczowych momentach gdzieś tego ostatniego podania, może lepszego wykończenia strzału, a myślę, że już niedługo wygramy. Najlepiej w następnej kolejce. Apetyty w tym meczu zostały rozbudzone tak w okolicach 82 minuty. No rzekomy faul na Łukaszu Zjawińskim. Sędzia poleciał do monitora. Łukasz już złapał piłkę, już chciał ją ustawić na 11 mecze. Ostatecznie tej 11 nie było, ale jak to wyglądało z boiska? Czy uważasz, że no jednak ten kontakt był dość mocny? Wiesz co, ja gram na obronie i ta odległość między mną a Zjawą jest dosyć duża. Ja tam, szczerze powiem, nie widziałem faulu. W sensie, że daleko byłem i nie widziałem, żeby ktoś go podhaczył. Nie będę mówił, że był karny, bo miałem złą pozycję do oceny. Ale później rozmawialiśmy w szatni i Zjawa i inni koledzy, którzy byli blisko tej sytuacji, też stwierdzili, że jednak ta sytuacja była czysta. Czyli 5 na 10 sędziów pewnie by podyktowało. Na 5 napadło 10. No. Dobra, dzięki i powodzenia. Dzięki.